Czy idąc do zakonu miałaś doświadczenia e, seksualne z mężczyznami? Dzisiaj w oczach Boga taka e, czuje się mizerna i tego mi najbardziej brakuje. Gdybym ja żyła w taki sposób i pracowała w taki sposób, rzeczywiście jak pracowałam w zakonie, to dziś byłabym dużo bogatsza i miałabym większe osiągnięcia. Jak tak usiadłam na kolację, taka, taka, taka zalękniona, nie wiedziałam co ma, moja mama tak, co ci ugotować, a ja do niej, że parówki. I oni się wszyscy śmiali, a ja miałam taką chęć po latach zjeść takie zwykłe parówki. Dzień dobry, kochani. Witam Was na kanale Malina Błańska. Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z kobietą z zupełnie innej galaktyki niż moja. Zapraszam Was na rozmowę z byłą zakonnicą. Kobietą, która 8 lat spędziła chyba w najbardziej surowym miejscu, które. Kościół katolicki potrafił wymyśleć kobiecie. W zakonie karmelitanek bosych. Z Aleksandrą Wojciechowicz rozmawiam o tym, dlaczego musiała opuścić zakon. O tym, co było trudnego w życiu zakonnym, ale też o tym, za czym tęskni, wiodąc już swoje świeckie życie. Rok 2020, jak wiemy, go na nas wszystkich. I ewidentnie jest to też rok, w którym. E, Wiele osób zwątpiło w instytucję Kościoła Katolickiego. Dlatego też zaprosiłam Aleksandrę do rozmowy, ponieważ sposób, w jaki ona opowiada o swojej wierze, która nie została zachwiana mimo różnych pertur perturbacji związanych właśnie z instytucją Kościoła Katolickiego, jest piękny i optymistyczny dla osób, które wierzą. Gdy mówię, że Aleksandra jest kobietą z innej galaktyki, mam na myśli to, że ja jestem osobą niewierzącą, ale nie przeszkodziło nam to. W odbyciu super rozmowy. Zapraszam Was. Cześć, Ola. <noise> Witam Cię bardzo serdecznie. <noise> Olka. Olka, nie, Aleksandra, nie? Aleksandra teraz mieszka w Berlinie. E, I tam jesteś Aleksandrą pewnie bardziej niż Olką, prawda? Tak, jestem rzeczywiście Aleksandrą. Tak mi zostało po zakonie. Się przyzwyczaiłam się do tego imienia zakonnego i tutaj bardziej jestem znana jako Aleksandra. Czasami a, mówią na mnie Alex. A powiedz, co czujesz, jak słyszysz siostra Aleksandra? Budzą się jeszcze wspomnienia? Tak, tak, lubiłam to i czułam się tak w swojej skórze właściwie jako siostra zakonna. Tak. Aleksandra, powiedz mi taką rzecz. Hmm. Czy trudno było być zakonnicą? Trudno i nietrudno. Trudno było, tak może fizycznie, trudna była reguła zakonna, trudne było codzienne życie. Natomiast w głębi serca byłam szczęśliwa, dlatego że miałam misję i mia byłam taka spełniona, że tak powiem, w życiu. Miałam poczucie głębokiego sensu, wartości mojego życia. Aleksandra, nie będziemy ukrywać, że to jest nasza pierwsza rozmowa, bo to nie jest nasza pierwsza rozmowa, więc e, będę się trochę odwoływała w naszej, te, tej rozmowie do naszych wcześniejszych e, ploteczek, że, że się tak wyrażę. Pamiętam, jak powiedziałaś, że pierwszej nocy w Zakonie spadłaś z łóżka, bo nie wiedziałaś, że karmelitanki. Nie przewracają się z boku na bok, ponieważ łóżko ma tylko 54 centymetry. I potem, ja sobie tak wyobrażam, przez 8 lat życia w zakonie, w zasadzie spałaś na wznak. Powiedz mi, opowiedz mi o tym szoku wejścia do zakonu. No, to był taki czas chyba wzruszający bardziej. Inaczej go w ogóle sobie wyobrażałam. W ogóle wyobrażałam sobie, że tam wejdę i pocałuję ziemię, ale nawet nie było na to czasu, gdyż siostry na mnie czekały. I trzeba było się najpierw z siostrami przywitać, a wcześniej pożegnać z rodziną przed drzwiami klauzurowymi, więc to, co sobie wyobrażałam, że najpierw jakoś przywitam się z tym miejscem, z Bogiem, w ogóle się nie wydarzyło. A rzeczywiście pierwszej nocy spadłam z łóżka. Natomiast to chyba bardziej chodziło o to, że nie byłam przyzwyczajona do tego, że, można tak, że nie można z boku na bok przewrócić się. Tak, yy, bez użycia świadomości. Bo to nie tak, że całe życie spałam bez ruchu, tylko musiałam to zrobić bardziej świadomie, żeby uważać, żeby nie spać, nie spać z tego łóżka. To o to tutaj tylko chodzi. Gdy za, yy, zapowiadałam naszą rozmowę, powiedziałam, że jesteśmy z dwóch galak galaktyk. Ty jesteś yy, kobietą nadal głęboko wierzącą. Ja nie jestem osobą wierzącą. I, yy, a mimo to łączy nas krótkie doświadczenie, chociaż. Yy, Troszeczkę pewnie grzeszę w Twoim mniemaniu mówiąc, ponieważ ja miałam kilkudniowe doświadczenie bycia w zakonie i absolutnie nie porównuję Twojego doświadczenia z moim, ponieważ w moim przypadku to, było, to był reportaż wcieleniowy. Ale pamiętam te kilka dni, które ja tam spędziłam, które były dla mnie bardzo trudne, bo ja chodziłam i niewyspana, i głodna, i obolałymi kolanami, to było dla mnie naprawdę bardzo trudne. Powiedz mi, co poczułaś, co się zadziało w tobie, a ja byłam sobie w otwocku, w zakonie, który jest naprawdę, e, ma dużo bardziej, mm, ma łatwiejszą regułę niż karmel, e, karmelitanek bosych. I, I powiedz mi, co zadziało się w tobie, że ty znalazłaś w sobie to powołanie, żeby z życia osoby, która przez 21 lat, bo to wiem o tobie, nie była osobą wierzącą, zdecydować się na oddanie tak bardzo właśnie zakonowi karmelitanek bosych. Opowiedz mi o tym procesie budzenia no, się na... tego w Tobie. Pro... O procesie budzenia się we mhm. mnie? Chyba najpierw zafascynowała mnie ta tajemnica istnienia Pana Boga. Zastanawiałam się, gdzie On jest i to było tak fascynujące, i tak pociągające, że ten właśnie karmel zamknięty gdzieś za kratami wydawał mi się takim miejscem, gdzie on może być. Więc właściwie to szukałam tam Pana Boga, dlatego tam poszłam. I, i to jest chyba najgłębsza tajemnica. Szukałam Boga, a spotkałam siostry. Ale, ale, ale wiesz, nie mogłeś znaleźć Boga po prostu w najbliższej parafii? Tylko musiałaś zdecydować się na życie... Z dala od rodziny, nie, nie tylko geograficznie, ale też nie mogą zwidywać rodziny, nie mogą widywać nikogo i żyć się w taki sposób, by też nikt nie widział ciebie, prawda? Bo na tym polega bycie karmelitanką bosą, że nie, jak najmniej osób powinno widzieć karmelitanki, wy macie być oddane tylko Bogu. To, to, jest, to jest hardkorowe rozwiązanie. To znaczy, najpierw sprostuje, że rodzinę można widzieć. Jeżeli ona zechce nas odwiedzić i będzie miała takie pragnienie, i można wtedy rodzina prosi o pozwolenie przełożoną o takie widzenie z siostrą. No i są takie pomieszczenia przeznaczone do, do spotkania, nazwane rozmównicą. To jest takie pomieszczenie przedzielone kratą. No i tam można się spotkać z rodziną niezbyt Jak często, często. rzeczywiście. Mhm. To zależy, gdzie rodzina mieszka, bo jeżeli jest w tym samym miejscu, w tym samym mieście, o tak, to raz w miesiącu. Natomiast um, ja byłam z innego miasta, więc właściwie co trzy miesiące moja mama czy ta moja rodzina przyjeżdżała i wtedy mogli też tam przenocować. W takim znaczeniu, że nie tylko było to takie widzenie jednego dnia, ale ono się przekładało jeszcze na drugi dzień na przykład. I też, no coś takiego, że co trzy miesiące, jeżeli ktoś był z, z daleka, ale mógł przenocować. Ale dlaczego karmel? Bo, bo o tym było pytanie, nie? Dlaczego tak, taka Aha. surowa reguła? Dlaczego właśnie nie poszła do najbliższej parafii spotkać się z Panem Bogiem? Dlatego, że dostałam takie powołanie od Pana Boga, które odczytywałam... Że jest życiem w ofiarowaniu. Odkryłam sens też istnienia człowieka jako miłość. I między innymi miłość wyraża się w, w, też w ofiarowaniu właśnie za tych, którzy nie wierzą, w jakimś takim cichym oddaniu. Bo ja myślę, że Pan Bóg, który się ukrywa w jakimś sensie, lubi ukryte życie. Najbardziej takiemu życiu błogosławi, jakby o to on jest sprawcą konsekracji. I uważam, że najwięcej dobra, ale to było moje, bo to od Pana Boga zależy, ile dobra można na świat wprowadzić, najbardziej można to zrobić przez właśnie ukryte życie. Wcale nie takie na świeczniku. Wcale nie nawet jakieś heroiczne czy historyczne, może właśnie niehistoryczne życie, ukryte, nieznane życie Panu Bogu, o dziwo najbardziej się podoba, bo On sam taki jest. Aleksandro, Ty prowadzisz kanał na YouTubie e, i, mhm. i tam nie ukrywasz, dobierając słowa, że było trudno. Nie, Opowiesz mhm. mi o tym, co to znaczy było trudno? Było trudno ze względu na monotonię życia. Myślę, że, że było mi trudno, ale, ale szłam tą drogą. Byłam tam prawie 8 lat. I rzeczywiście, jak już występowałam, i nie miałam takiej pewności, czy może przełożeni, że tak powiem, się mylą, czy kościół się myli, bo to była decyzja, właśnie kościoła, że ja stamtąd odeszłam. To właśnie było też to rozeznanie, że ja cierpię tam, tak, tak cierpię życiowo, że tak powiem. Że I to było widać. I, on, dnia, tak I siostry się... widziały to, tak? Że... Tak, widziały, że jestem smutna. Zwłaszcza przy tej decyzji złożenia ślubów wieczystych. Pokonywałam sobie ten trud, że to będzie na całe życie. Bo jak ślubowałam na rok na przykład i ten, i ten rok powielałam, te śluby w cztery, cztery lata odnawiałam to na rok było ok, ale kiedy przyszła ta decyzja, że to ma być na całe życie tak trudne, takie poświęcenie, to, to tak właśnie, tak, to było taki dotyk tego życia, taki namacalny, tak jak głód, nie, no, jak jesteś głodna, no to jakiś czas trwasz, nie, natomiast po jakimś czasie to było po mnie widać, że jestem bardzo zmęczona, nie, bo to było jednak bardzo takie trudne życie, ja się nawet zastanawiałam, czy długo się właśnie zastanawiałyśmy z mistrzynią nowicjatu, czy ja taka po prostu jestem, może bardziej wygodna, że tak mnie życie ukształtowało, czy może jestem jakimś nowym pokoleniem i ciągle to sobie tak tłumaczyłyśmy. Natomiast rzeczywiście mistrzyni, mistrzyni nowicjatu nie była po 30 latach w zakonie. Tak zmęczona i, i wyczerpana wręcz jak, jak ja. Więc mówisz mo mówisz monotonia takiego. i osobom spoza tego świata trudno wyobrazić sobie, czym jest monotonia. Nie chcę cię pytać, jak wyglądał dokładnie cały dzień w, w klasztorze, bo, bo takich filmików jest dużo i, i, te, i ten rytm życia klasztornego łatwo sobie sprawdzić w internecie. Ale powiedz mi. Na przykład bo ty 25 lat, prawda? 20... Od... 25, jak, jak poszłam, miałam 26, znaczy 26 kończyłam już w Karmelu. No właśnie. I od tego momentu przez 7 lat, trochę więcej niż 7 lat, byłaś w jednym budynku. Ile razy opuściłaś ten budynek? No, kilka razy. Na głosowanie, pamiętam, szłyśmy. To jest taki obowiązek. Oczywiście z samego rana, żeby nas ludzie nie widzieli jako pierwsze. U dentysty byłam. Z kolanami miałam problem, ale to akurat do, jeśli chodzi o kolana, to przyjeżdżał do nas lekarz. No chyba jak, do jak, jakichś lekarzy. Nie? Kilka razy musiałam wyjść. Natomiast na pewno to było coś koniecznego. Połączone ze zdrowiem i z takim jakimś obowiązkiem. Natomiast karmelitanki nigdy nie wychodzą nawet odwiedzają, chcąc odwiedzić rodzinę. O tak. Że nawet na pogrzeby nie jeżdżą najbliższych. Natomiast Ojej. jeszcze powiem Ci o tej monotonii, bo tak sobie pomyślałam, że może byłoby niesłuszne wyobrażenie tego życia, bo mhm. ta monotonia polegała na tym, że każdy dzień był bardzo do siebie podobny i nie wychodziło się właśnie na zewnątrz, czyli każdego dnia właściwie stawałyśmy o tej samej godzinie, może w niedzielę pół godziny później i ten plan dnia po wielu latach może staje się taki, taki trudny, może między innymi dlatego, że było bardzo dużo pracy. Ale chcę też tak powiedzieć, że ta monotonia nie polegała na tym, że myśmy siedziały tam bez ruchu i było nudno, wręcz przeciwnie, tam czas mija bardzo szybko mhm. i nawet szybciej niż tutaj na świecie, że tam między zajęciami, które są w planie dnia, nie ma właściwie przerwy. Czasami jest takie 5 minut na przebranie habitu z roboczego na churowy. Dzień jest mocno wypełniony i właściwie każdy dzień jest trochę jak mrugnięcie okiem, więc ta monotonia nie polega na nudzie, bo tam nie ma żadnej nudy w zakonie. Cały czas jest, jest praca, ale ta, ta monotonia chyba polegała na tym, że no nie było tam jakiejś takiej rozrywki, która jest po prostu na świecie. No właśnie, a ataki. powiedz, czego, czego Ci brakowało albo nad czym się zastanawiałaś, bo dookoła toczyło się życie, działy się ważne wydarzenia historyczne. E ja pamiętam, że w tym zakonie, w którym ja byłam, był telewizor i oglądałyśmy w niedzielę Anioł Pański. E, s, e, tak, e, było, wiesz, łączenie z Watykanem, w sensie transmisja e, mszy. I wtedy siostry spotykały się w takiej sali właśnie kinowej. Ale nie wiem, czy miałaś dostęp do wiadomości, czy wiedziałaś, co się dzieje na świecie, czy... E, no czego ci brakowało? No, no, siostry mają obowiązek wiedzieć, co się dzieje na świecie, dlatego że modlą się za cały świat ale miałyśmy dostęp no tak. po, po prostu Lepiej do wiedzieć, gazet. za co się modlimy. No. Do gazet miałyśmy dostęp, natomiast y, telewizji nie oglądałyśmy i nie miałyśmy telefonów komórkowych, rzecz jasna. Tak. Więc y, wszystko, co najważniejsze, było nam przekazywane przez matkę przełożoną, która y, była też tam informowana najczęściej, najszybciej przez świat. Natomiast y, 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 te gazety, tak, czytałyśmy gazety i czego mi brakowało, bo pytanie jest, czego mi brakowało. Tak. Myślę, że jest też takie piękne zdanie świętej Teresy Benedykty od Krzyża, że niczego jej nie brakowało, wszystko tam znalazła, co w życiu pragnęła. Natomiast ja się przyznam, że mi jednak brakowało takiej mojej świeckiej muzyki, Brakowało mi takiej poważnej, niechrześcijańskiej literatury, brakowało mi sztuki, mi brakowało. Brakowało mi dobrego filmu. No Tego tam nie było, tego tam nie było. Za, a zarazem była taka głęboka, głębsze może nawet wejrzenie w siebie. To o to ciebie za chwilkę zapytam. I... O to, co, co było, czego nie było na zewnątrz, więc za chwilę do tego przejdziemy. Mm -hmm. Ale jeszcze chcę ciebie zapytać, jaki Chciałam powiedzieć babki, ale już się poprawiam. Jakie kobiety tam spotykałaś? O bardzo silnych osobowościach. Każda była zupełnie inna i rzeczywiście to życie takie surowe, bo ja bym to nazwała surowym życiem, bardzo też albo kształtuje charakter, albo można tam wytrwać, jeżeli ma się silny charakter. Jest się taką wielką osobowością. I właśnie tak wspominam siostry jako takie wielkie postacie, które często mi imponowały. Tak. A spotkałaś potem jeszcze takie babki na swojej drodze w życiu. Takie charyzmatyczne, albo właśnie no, takie silne. No, no, mocne. Bo nie, chcę, nie chcę kogoś tak powiedzieć, że może, że nie. Tylko. No na pewno można spotkać, bo przecież powołanie do Karmelu nie jest jedynym powołaniem i, i, i oczywiście, że, że są wielkie kobiety na świecie, tak. Ale Ty już nie spotkałaś. Największe spotkałaś w zakonie. <grym> 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 nie, nie wiem, czy tak, bo to chodzi o pewnego rodzaju indywidualność tak? osoby. Jeszcze całe życie jest przede mną, więc jeszcze mogę spotkać. Ale może coś możesz opowiedzieć tutaj... o, o kobietach, które tam spotkałaś, bo na tyle by uszanować ich intymność właśnie, ale... Intymność oczywiście. Jakie trudy życia no. były za nimi? Czy w ogóle były jakieś trudy życia? Czy, czy trudem życia jest, wiesz, no, znaczy taka, taka rezygnacja, nie? Z, właśnie z życia na, na rzecz wiary. Ale czy coś poza tym jakby opisywało te kobiety? To... Na pewno taka niezłomna dobra wola, że bardzo chciały dobra dla mnie i taki miały ogromny szacunek. I często sobie myślę, że tego szacunku dziś na świecie brakuje. że W takiej godności wszystko było, bo czasami słyszę, że a jak tam, że to jakaś niewola, że przełożona tam rządzi tak, i tak, mówi, tak. co ma się robić. Mhm. Jakaś hierarchia. Natomiast to zupełnie na czym innym polega. To życie duchem jest czymś zupełnie innym, że, że każda z nas ślubu, ślubowała oczywiście posłuszeństwo, natomiast to posłuszeństwo nie było w żaden sposób wykorzystane, że przełożona i wszystkie siostry bardzo starały się o to oddanie bardziej szacunku i godności tej siostrze, która tam, tam z nimi przebywa. I ta miłość taka siostrza, siostrzana, tak, zmieniała. A, mi, a nie brakowało ci facetów? No już jesteś na zewnątrz, chyba możemy uznać, e, pogodzić się z tym, że mężczyźni istnieją, tym bardziej, że twoja obecna działalność mhm. troszeczkę się skupia wokół właśnie relacji damsko-męskich, nie? Tak, tak. <laughs> No, no, powiem Ci, że ja taką miałam łaskę, że akurat ci mężczyźni nawet mnie odwiedzali, dlatego że nie jest tylko tak, że tylko rodzina może odwiedzić, natomiast y, też co, co jakiś czas ktoś tam może y, inny z przyjaciół nas odwiedzić, więc y, taki zupełnie kontaktu, y, z, nie, że, nie, że o tak, że miałam kontakt z mężczyznami. Y, natomiast. I w większości byli to księża jednak, o tak, że przyjaźniłam się z wieloma księżami. Natomiast, no, czy mi brakowało mężczyzny jako takiego, to możesz takie same pytanie mi teraz zadać, bo jeszcze nie wyszłam za mąż, tak? No, jeśli chodzi o tamten czas, to chyba byłam nawet bardziej pełna, bo, bo miałam tą świadomość, że oddaję swoje życie Bogu i traktowałam to bardziej jako ofiara całopalna, Cokolwiek to znaczy, rozumiem, że możesz nie, nie wiedzieć. Więc yy, trochę tak. Po prostu, po prostu, czułam, że to jest jakaś moja misja i powołanie, że nie mam mężczyzny, że chcę być znakiem, może dla świata, że jest jeszcze wyższa inna miłość. A mogliście zapytać, czy to jest inny świat? Czy to będzie intymne pytanie, więc jeżeli. Jeżeli naruszam jakąś granicę, proszę powiedz mi. Ale czy idąc do zakonu miałaś doświadczenia e, seksualne z mężczyznami? Takie, wiesz, czy byłaś e, tak, doświadczoną kobietą? No to, Ta, tak delikatnie no to nie, powiem. To <grym> no to ci nie powiem, nie odpowiem ci na to pytanie, bo myślę, że jednak jest to taka granica moja, Prze przekroczona. Okej. Okay. <grym> przekroczona. Jeszcze, jeszcze na tyle nie weszłaś do, do tego świata, byśmy o tym tak otwarcie rozmawiały. Tak, żeby, żeby się chwalić. <grym> Mo, moimi sukcesami na polu seksualnym to jeszcze nie. Ale Zresztą widzisz, ja bardzo dużo. Były Głoszę, głoszę y, no tak, użyłam takiego sformułowania <laughs> dla śmiechu, że tak powiem, ale też ja głoszę y, taką ideę i wiarę w to, że y, dla kobiet y, czystość jest bardzo ważna. I ona bardzo pogłębia kobietę tak naprawdę, że seks jest w plusie, jak często powtarzam, że seks jest bardzo męski. I mówię tutaj o aktywności seksualnej, o którą ty pytasz, nie? że y, tak naprawdę mężczyźni to chcieliby taką kobietę y, sexy, ale tylko dla siebie. A najlepiej to taką, której jeszcze nikt nie miał wcześniej, taką nową ziemię, taką niezdobytą jeszcze. I na takiej chcieli chcieliby być. Najdroższa. Nie rozmawiajmy o tym, co chcą mężczyźni, bo jak wiemy jest, e, tak, porozmawiajmy o tym, czego my chcemy. Dobra, powiedz mi e, z perspektywy właśnie, e, bo za chwilę opowiemy o tym, jak wyglądało twoje odejście z zakonu, bo to ma też wielkie znaczenie, to jak siostry ci pomogły, e, jak przekroczyłaś ten próg e, człowieka, który przez 8 lat nie miał kontaktu właśnie z nowymi technologiami, które się rozwinęły, musiałaś znaleźć pierwszą pracę, e, ale powiedz mi dzisiaj właśnie z takich, o takich ważnych rzeczach, gdy możemy porozmawiać, powiedz Czego dzisiaj brakuje Ci w drugą stronę? Co było tam, a czego nie ma tutaj? Cze, co, czego nie, nie widzisz w ludziach, którzy Cię otaczają w ogóle w tym świecie zewnętrznym? A co Twoim zdaniem właśnie ważnego było tam, w Zakonie? W, w Zakonie miałam tą, ten sens głęboki, takie poczucie wartości wybrania. Dzisiaj szukam go sama. I mam takie wrażenie, że Pan Bóg mi to jakoś potwierdza, że mi błogosławi. Natomiast no już nie czuję się taka wielka o tak, bo jednak ja tam czułam się mimo wszystko wybrana, ja tam czułam się wielka w oczach Boga, o tak, a dzisiaj w oczach Boga taka yy, czuje się mizerna i tego mi najbardziej brakuje, nie? że tak, że tam żyłam ciągle tak jakby w spojrzeniu Pana Boga, że miałam taką plan, regułę i dokładnie wiedziałam co robić, żeby się Panu Bogu podobać. No a teraz yy, no to tak żyję jak się da <laughs> i jakby troszkę wkradła się taka samowola w moje życie. I ktoś mi nawet tak powiedział y, takie zdanie, że, że na tym świecie to my się ślizgamy w wierze. I nawet przypomniał mi się taki film Krzysztofa Kieślowskiego, y, Dekalog 1. Jak właśnie ten człowiek, który myśli sobie, że, że wszystko będzie dobrze, że już zbadał, ten, że, że on lepiej wie od Pana Boga nawet. nie? I często takie mam doświadczenie, że też zaczynam się tak ślizgać trochę na tej, po tej wierze. Nie? Że nie ma tutaj, tej soczystości, takiej głębi relacji z Panem Bogiem, że ja czuję to Jego spojrzenie na sobie. Nie? I, I tak jest często aż ten lud na tym świecie tutaj gdzieś nie pęknie. Dopiero gdzieś tam się to odzywa w nas, że jednak Pan Bóg mimo wszystko patrzy na nas i widzi każdy nasz, nasz czyn. Powiedziałaś, że ale to nie teraz, nie w naszej rozmowie, tylko wcześniej, jak rozmawiałyśmy. O takiej zasadzie, która mi się bardzo podoba i myślę, że warto wspom wspomnieć o niej. O tych trzech tematach, takiej niepisanej umowie między siostrami w Karmelu, które nie są poruszane w rozmowie. I że nie bardzo byłoby. Co... Tak, to. Bo ja myślę, że gdybyśmy wszyscy się tego nauczyli, naprawdę byłoby dużo mniej gówno wartych rozmów, nie? Yy, miałyśmy taką niepisaną rzeczywiście yy, zasadę, że jak już się spotykamy i rozmawiamy, bo tam trwałyśmy w milczeniu cały dzień i była taka godzina właśnie rekreacji, że wspólnie siadałyśmy, każda miała jakąś robótkę i rozmawiałyśmy. Więc miałyśmy taką niepisaną umowę, że nie podejmujemy takich tematów typu, co kiedyś, jak jeszcze byłam w świecie, widziałam w telewizji. Nie mówiłyśmy o naszych chorobach, te, tego, co każdą z nas boli, no i nie rozmawiałyśmy o jedzeniu, no bo to są tematy, które uznałyśmy, że do niczego nie prowadzą. Bardzo no, mi się oczywiście, to jakby no. się uprzeć. Tak, jakby się uprzeć, to y, ktoś, kto jest jakimś kucharzem i uważa się za artystę Oczywiście, kucharza, tak, to tak, może tak. Jeżeli upa, mówimy o sztuce. że tak. No, no. no, też umówmy się, że tak, ale że kino y, też y, jest przestrzenią do dyskusji, ale, y, ale tak, chyba tak. wiemy o co chodziło w tej zasadzie i bardzo mi się tak. podoba. Aleksandra, wracamy teraz do momentu Twojego odejścia. Dowiadujesz się, że siostra przełożona widzi Twoje wątpliwości że ta twoja wątpliwość wokół tego tematu, czy w ogóle piekło istnieje, bo jeżeli nie istnieje i wszyscy będziemy zbawieni, tutaj cytuję twoje słowa, to na cholerę ty masz się tak tam męczyć, nie? Że to było dostrzeżone. I co się dalej dzieje z tobą? Ale w momencie, kiedy dowiaduje się o tym, że nie będę składać ślubów, czy już po wyjściu? E, no to znaczy, no bardziej mi chodzi o to, jak wygląda odejście z zakonu, jak wygląda. E, jakie są nie tyle zasady, co, co siostry ci podarowały, na co mogłaś liczyć? Jaką pracę rozpoczęłaś na początku? No i jak dalej się potoczyła twoja historia życia, która jest moim zdaniem niesamowita, bo z, e, z bycia kobietą, na którą nie wolno było spojrzeć, albo która powinna troszyć się o to właśnie, żeby nikt na nią nie, nie patrzył, e, Stałaś się artystką uliczną, to już wiem, ale to o tym za chwilę sama opowiesz. Powiedz mi o tym właśnie, z czym wyszłaś z zakonu? Wyszłam w dużym lęku rzeczywiście, bo nie wiedziałam, jak świat się zmienił, co mnie tam spotka. Wiedziałam, że zaczynam żyć od zera. Dostałam od sióstr 3000 złotych. Więc nie było tak, że, że zupełnie nic, więc mogłam sobie kupić ubrania czy telefon komórkowy. I też e, e, była taka opcja, że siostry chciały mnie nawet wspomagać, w znaczeniu, że chciały mi gdzieś tam pomóc wynająć mieszkanie. Natomiast ja wróciłam do rodziców, nie skorzystałam z, z tej opcji. No to natomiast pracę to już musiałam sobie sama oczywiście poszukać. A czy to było więc bolesne, dały... w, se w sensie, czy. Jak rodzina Cię przyjęła? Bo czy to była przegrana, czy to była porażka, czy to No w oczach czy rodzina świata, to rodzina wy... się Znaczy myślę, że jest tak, że w oczach świata to wydaje się porażką. Mm -hmm. I nawet jak kiedyś rozeznawałam powołanie, to spotkałam jedną siostrę zakonną, z którą rozmawiałam o powołaniu, i ona mi powiedziała takie zdanie, że jak szła do zakonu, to rodzice jej pozwolili, ale powiedzieli jej, ale ty już nie wracaj, ale już nie mm -hmm. wracaj. W znaczeniu już nie, nie rób nam wstydu, że jednak wróciłaś. Już wystarczy, że raz zamieszanie, że zakonna, a tak, potem tak. Jeszcze, tak. nie udało się, no. tak, tak, bo to trochę tak jak rozwód, nie? że najpierw zaprasza się właśnie znajomych. Na, na ślub, a potem. No tak, bo, jednak... bo się teraz jak on na sobie wyobrażam, że też ma jakiś, jest jakiś rytuał takiego pożegnania z tym światem zewnętrznym, żeby ukochać ostatni raz przed zamknięciem córki. Właśnie, znaczy była taka jedna na przykład siostra, która nikomu nic nie powiedziała, z, właśnie tak z obawy, czy to, czy to jest powołanie, czy to nie. Więc wstąpiła do zakonu, nie mówiąc nikomu. Może, może jeszcze jej, może jeszcze jej szukają. Może no. <laughs> jeszcze jej szukają. Natomiast ja rzeczywiście pożegnałam się z całym światem, z, z kim mogłam. I. I miałam takie przekonanie głębokie, że to będzie to, że to będzie na całe życie, więc nie miałam takiego dylematu, co będzie, jak wystąpię. I to był dla mnie rzeczywiście taki szok, że to jednak nie to, bo ja się tam nie oszczędzałam, między innymi, przez to w tym zakonie. I no, więc jak występowałam, to też musiałam mieć troszkę takie przerobione serce, że tak powiem, przez Pana Boga, że. Ja otrzymałam światło takie wewnętrzne, bo bez tego światła to bym chyba sobie nie poradziła. Bo był taki moment, opowiem tobie i wam, słuchacze nasi mili, że jak przełożona mi powiedziała, że będzie się modlić w nocy, podejmując decyzję, bo stwierdziła, że ja nie potrafię na ten moment właściwej decyzji podjąć, bo ja ciągle mam w sercu to rozeznanie, że Pan Bóg chce, żebym była w zakonie. Natomiast ona mi powiedziała, dobrze, ale teraz Kościół to ostatecznie potwierdzi albo nie. I ona wiedziała, że to na niej spoczywa ten obowiązek Kościoła Świętego. I powiedziała mi, że będzie się w nocy modlić i zdaje sobie sprawę z własnej słabości i omylności, którą ona ma w sobie. I powiedziała mi ważne zdanie, że niech siostra się nie martwi, że ja biorę to na siebie, że ona wzięła to na siebie, że w chwili śmierci. Siostra ma już tą zasługę tego konsekrowanego życia, bo siostra poprosiła o złożenie ślubów wieczystych i Pan Bóg to przyjął. Natomiast teraz odpowiedź kościoła już musi być w tobie jako takie posłuszeństwo. I dalej Pan Bóg będzie cię prowadził, nawet jeżeli ona podejmie tą decyzję, że to jednak nie jest ta droga właściwa dla mnie. Czyli wzięła to na siebie. Nie? I to było bardzo takie mocne, dlatego że jak tak nagle zamknęłam oczy, to poczułam ulgę, że właściwie to było tak, jakbym dostała dwa życia, no bo tamte życie mam zaliczone, że w chwili śmierci to będzie tak, jakbym to życie wypełniła, a ona tu mi nagle mówi, że będzie w nocy się modlić, że może jednak podejmie decyzję inną, że ja jednak nie będę składać tych ślubów. I tak poczułam, że hmm, to może by było fajnie tak jednak wystąpić i mieć drugie życie. Tak, i jeszcze. Trochę... I, i, i jeszcze, coś, jeszcze coś doświadczyć. Więc właśnie ten, to jedno uczucie, które się pojawiło, że właściwie to nie byłoby źle, spowodowało we mnie takie, taką transformację wewnętrzną, że to chyba jednak była wola Boża. Bo gdyby tak nie było, to ja bym tak, zaparła i To, że się, to, że się nie, tak nie, ucieszyłaś. To, no tak. Tak, tak. Tak, to jeden ten moment mi bardzo dużo wlał światła, że skoro ja jednak, to było, jest taki fragment w Piśmie Świętym, jak Abraham zabija swojego syna Izaaka z woli Bożej i kiedy on już podnosi ten nóż, żeby złożyć go w ofierze, bo Bóg go o to poprosił, to wtedy anioł z krzaków go powstrzymuje, i Pan Bóg mu to wszystko oddaje, więc teraz mam taki czas, właśnie, że Pan Bóg mi to życie oddaje. A jeszcze tak mam przyświadczenie, że w chwili śmierci mam zaliczone tamto konsekwowane życie, więc wszystko dobrze. Jesteś ustawiona, kochana, na dwa życia. No. No. Aleksandro, no i jak Twoi rodzice zareagowali? Wracasz do domu. I co oni nim na to? No, bardzo się ucieszyli. Ja też po raz pierwszy y, spotkałam moich y, siostrzeńców. Czekali na A. mnie z, z liliami w ręku, o. które moja mama im włożyła, więc to było takie. No, piękne no, to jest wzruszające, tak. Y, doświadczenie, tak. tak. Pamiętam, pierwsze wejście do domu po latach, jak oni ta, takie malce stoją z tymi, z tymi białymi liliami, no. No i musiałaś zacząć śmiać. Y, aha, i jeszcze ci powiem coś, tak. to, to do tej pory moja rodzina wspomina, bo my w zakonie nie jadłyśmy mięsa. I mm. jak tak usiadłam na kolację, taka, taka, taka zalękniona, nie wiedziałam, co ma, moja mama tak... Co ci ugotować? A ja do niej, że parówki. <laughs> I oni się wszyscy śmieją, śmiali, a ja miałam taką chęć po latach zjeść takie zwykłe parówki, nieugotowane. To ładna historia. No i zaczęłaś swoją pierwszą pracę. E, na, tak, na... moja pierwsza praca. Sprzątaniowa. E, tak, potem. E, potem, Ale no, rozumiem, że wiem coś na ten temat, że utrzymanie się w Polsce, będąc samotną kobietą, e, jeżeli nie ma się wsparcia rodziców, rozumiem, że ty je miałaś, bo miałaś lokalowe. No, ale chyba nie, nie marzyłaś o tym, nie? żeby. Żeby opierać się na wsparciu rodziców, jest trudne. No, no i rozumiem, podejmujesz decyzję i lecisz w świat. Tak, spakowałam w pewnym momencie plecak i wyruszyłam w taką podróż artysty ulicznego. Artystki? I byłam mimem. Artystki ulicznej, ale to tak brzmi dziwnie, ale nieważne, byłam mimem po prostu czyli tak living statua, tak się mówi. I zdałam się na własną przedsiębiorczość. O tak. I, I jak ci zaczęłam szło? tak. Bardzo dobrze. Mm, bardzo dobrze. Bo y, jako taki człowiek, który w zakonie potrafił wiele godzin też tak na modlitwie trwać bez ruchu, to ta praca mima nie była najgorsza. Nie, nie hmm. wiem jak to powiedzieć. Ale no trochę bardzo inna, dobrze. bo stawałam na środku. No, na środku rynku trzeba było stanąć i jak na scenie, nie? Czyli zupełnie inne życie zaczęłam prowadzić. No, miałaś swoje pieniądze, też to jest trochę szokiem, nie? Że, że yy, właśnie możesz pójść. Tak, sobie dlatego, kupić dlaczego było mi łatwo? Opowiem ci coś takiego, że ludzie często jak pracowałam jako artystka uliczna, że tak powiem, i stałam tak bez ruchu, to oni się tak dziwili, jak ty tak potrafisz? Jak ty tak możesz wytrwać na tej skrzynce, bo to trzeba było stać na tej skrzynce, nie? A ja sobie myślałam, co ty w ogóle człowieku wiesz? Przecież to takie proste, bo przecież mi w ogóle za to płacą, nie? Co ty myślisz, ja tutaj za darmo stoję? To ja w zakonie tak bez ruchu po potrafiłam godzinami, lata całe poświęciłam, że tak powiem. Oddałam Panu Bogu na służbę, a tu se stoję i pieniądze zarabiam. <laughs> Więc co w tym trudnego? Ale to ci opowiem <laughs> właśnie, właśnie historię z kolei yy, z tego dotyczącą tego mojego bycia w zakonie. To znaczy, nie wiem, czy nie irytujecie to w ogóle, że ja się odwołuję do tego? Bo ja tam no, wiem, nie że wiem, co to jest takie. No, tam przeżyłaś. Nie wiem, co ty tam no, przeżyłaś. W każdym razie, napisałam tekst, no co można przeżyć, będąc tam kilka dni? No, z, wiesz, tylko takie imprezje z, imprezje z tego, co widziałam. Nie, nie mam żadnej duchowości przecież. Natomiast napisałam tekst i pamiętam, że jedna z redaktorek prowadzących, gdy to przeczytała, jak podniosła wzrok i powiedziała, no, ale co mi obchodzi to, że ciebie te kolana tak bolały. A dla mnie to było najbardziej dojmujące w ogóle e, wrażenie po kilku dniach bycia w zakonie. Ja po prostu nie czułam tych kolan, nie? Kolana i plecy. Ja się składałam tylko z tego bólu. Więc a propos tego mima, właśnie. Co wy wiecie, skoro 8 lat w zakonie nie klękaliście? Nie? No tak, to prawda. Tak, yy, cierpienie, które spotkałam w zakonie, w znaczeniu takiej heroiczności czy surowości życia uważam za dużo trudniejsze niż to, które mamy tutaj. I rzeczywiście uważam tamto życie za dużo trudniejsze. Mimo da, tego, że, nawet... że, jesteś, że masz takie bezapelacyjne poczucie bezpieczeństwa, że jesteś zaopiekowana. Że nie musisz się oczywiście, że tak. wykazywać oczywiście, że tak. jakoś, wiesz, boksować z życiem, który może ciebie zrzucić z planszy jednego dnia po prostu. Dużo łatwiejsze jest życie na własną rękę, nawet jeżeli jest to wojowaniem. W ogóle muszę ci powiedzieć też tak, że oczywiście w zakonie... Jest tak, że nie musisz się martwić o posiłek, bo ktoś tam inny go ugotuje. Natomiast i kupi. Y, 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 no, ktoś tam z zewnątrz się załatwi i to kupi. Natomiast to nie jest takie pewne z kolei były siostry w historii, które głodowały, i zakonnice też były zabierane nawet w czasie II wojny światowej. Dlatego, że były na przykład pochodzenia żydowskiego i też yy, ginęły. To nie tak, że to życie daje ci w 100% takie zabezpieczenie. Aczkolwiek yy, taka myśl o zarabianiu, o konieczności yy, pracy, no, nie zajmuje dnia, yy, nie zajmuje głowy. Natomiast to życie nie jest zwolnione z pracy, a to nawet cięższej. Gdyby mi tam płacono. Za tą pracę, którą ja wykonywałam, to ja dziś byłam, by, byłabym dużo bogatsza, o tak ci powiem, niż jestem na własnej ręce, że tak powiem. Że y, kiedy miałam to spojrzenie Pana Boga i wiedziałam dokładnie, jaką mam pracę wykonać i ile mam czasu na to, y, i wiedziałam, że muszę pewne, pewnego rodzaju dać sprawozdanie w zna, znaczeniu, że. No, ktoś mnie poprosił o wykopanie dołu na przykład na kompost. No to starałam się jak najszybciej z tego zadania wywiązać. Natomiast, kiedy żyje się na własną rękę, ma się dużo takiej samowoli i, i dużo takich, m, takiego czasu, które gdzieś tam przez palce przepływa. Że gdybym, o tak, gdybym ja żyła w taki sposób i pracowała w taki sposób, rzeczywiście, jak pracowałam w zakonie, to dziś byłabym dużo bogatsza i miałabym większe osiągnięcia, nawet w tych moich filmach na YouTube, że tak powiem, chociaż wydaje się, że ja dużo. Bardzo robię, tak. Nie? No, więc tak, że myślę, że na tym świecie dużo czasu marnujemy. Aleksandra, a dla tych wszystkich osób, które, które przeżywają różne kryzysy związane właśnie z Kościołem Katolickim, który, no, umówmy się, że daje nam dużo powodów nie do tego, żeby, żeby tracić serce do niego. Co byś powiedziała? Ja przekonałam się o tym, że Pan Bóg chce działać przez pewnego rodzaju słabość człowieka. Bo on potrafi ze wszystkiego wyprowadzić dobro i istotą Kościoła, nie jest bycie idealnie moralnym, choć każdy człowiek do tego dąży. Natomiast tą istotą Kościoła jest posłuszeństwo, w znaczeniu, że Kościół, jedynym jego powołaniem i zadaniem jest jak najbezpieczniej doprowadzić człowieka do zbawienia. I patrząc na Kościół, ludzie, którzy wierzą nawet w Boga, albo nie wierzą, często zapominają, że jesteśmy w walce o wieczne zbawienie i mamy takiego przeciwnika, który jest osobą i taką inteligencją rzeczywiście wyższą, który się ukrywa, czyli demony istnieją, diabeł. I, nie, i wiadomo, jak ktoś nie wierzy w Boga, to i w diabła nie wierzy i nawet się z tego śmieje. Natomiast jemu to na rękę, nie, że się śmieje. Natomiast Kościół no, bierze to wszystko na barki, że tak powiem, że mm, y, jego misją jest pod, podniesienie człowieka na taki inny wymiar właśnie duchowy, że nie jest istotą tego to, żeby w Kościele, żeby w kościele wszystko było sprawiedliwe. Bo jeżeli ty szukasz sprawiedliwości, to albo coś takiego, to idź do armii, tak? Czy, czy gdzieś tam walcz o to, o to wszystko, co na świecie powinno idealnie być. Natomiast kościół ma inną misję, inne powołanie, którego nie widać. I to, co widać w kościele, to często jest właśnie to, co, co najchętniej by diabeł na czerwono podkreślił, żeby ludzie z tego kościoła uciekali. Bo tak naprawdę tam jest najbezpieczniej. Jeżeli człowiek posłucha Kościoła, a nie wejdzie w swój własny rozum, do którego ma niestety dostęp diabeł, to wtedy ma tą bezpieczną drogę do zbawienia. A chodzi o to, żeby od strony właśnie diabła, żeby on zwątpił w Kościół i nie lubił Kościoła, i właśnie myślał wszystko co najgorsze, bo wtedy łatwiej jest go na tą drogę potępienia. Zaprowadź. Aleksandro, to już jest postanowione, że ty masz w sobie nie tylko wielką wiarę w Boga, ale też wielką wiarę w ludzi, i to jest kolejny dowód na to, że bardzo się różnimy, ale ogromnie Ci dziękuję za tą rozmowę, bo, bo była ona dla mnie bardzo, bardzo cenna. Też mam nadzieję, że babki, które obserwują mój kanał i które są wierzące, docenią to, że mimo tego, że ja nie wierzę, że potrafimy właśnie rozmawiać o tym i mam nadzieję, że to dla nich będzie wartościowe. Dla mnie było kochane. Dziękuję ci najmocniej.